Do lubawskiego magistratu wpłynęły pierwsze wnioski o pomoc, a także informacje o zamknięciu działalności gospodarczej. Jeżeli rządowe odmrażanie gospodarki nie nastąpi szybciej, takich wniosków będzie dużo więcej. Na dzień dzisiejszy 20 działalności gospodarczych zostało zamkniętych. Mamy również 8 już podań o czynsz za złotówkę i są, zbieramy informacje, znaczy są złożone wnioski o ulgi w podatkach od nieruchomości, są również ulgi o umorzenia podatków od nieruchomości. To są następne instrumenty, które chcemy wprowadzić właśnie po sesji Rady Miejskiej, bo to, tak jak mówiłam, kompetencja już jest Rady.